i Forest to jedna z par pingwinów z wrocławskiego zoo. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest to para jednopłciowa, która zdecydowała się ostatnio ugościć w swoim domku różowego flaminga. Informacja zdołała już podbić internet, a pingwinia homoseksualna para ma już wielu sympatyków. To historia miłosna z prawdziwego zdarzenia. Dwa pingwiny płci męskiej, Forest i Bluey, tworzą parę i mieszkają razem w jednym domku, nazywanym przez wrocławskie zoo willą. Zwierzaki zdecydowały, że nadszedł czas na wzbogacenie ich mieszkania nową ozdobą. Pingwinia para znalazła w basenie pływającego swobodnie różowego flaminga, którego polubiła na tyle, że uznała, że będzie idealnym dopełnieniem ich salonu. Wrocławski Ogród Zoologiczny postanowił podzielić się tym odkryciem w mediach społecznościowych. I mimo, że informacja podbiła internet, to wciąż była zaskoczeniem dla wielu zwiedzających. Czy przyszła tutaj pani z dziewczynami dlatego, że słyszałyście o tym, że jest tutaj wśród pingwinów para homoseksualna? Nie słyszałyśmy o tym, dowiadujemy się od pani w tym momencie, przyszłyśmy, ponieważ są ferie, więc przy ładnej pogodzie zwiedzamy również zoo i ciekawostek się dowiadujemy teraz. O proszę, to bardzo miłe. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Taka informacja pozytywna, prawda? Pozytywna, jak najbardziej. A czy generalnie słyszał pan o tym, że wśród zwierząt homoseksualizm występuje? Tak. Jak przekonuje prezes wrocławskiego zoo, homoseksualizm u zwierząt, a zwłaszcza wśród pingwinów, to nic zaskakującego. Przyroda zna takie przypadki. To się zdarza w świecie zwierząt, szczególnie w takich, które żyją w dużych koloniach. No, pingwiny to jest taki gatunek, taka grupa ptaków. To jest obserwowane też w warunkach naturalnych, a w ogrodach zoologicznych też zdarza się. Jeżeli w populacji nie ma dostatecznej ilości odpowiednich partnerów płciowych, popęd jest tak silny do łączenia się w pary, że powstają pary homoseksualne, które przez wiele lat są stabilne. Pingwiny to gatunek szalenie towarzyski. To również prawdziwi domatorzy. Lubią czuć się w domu przytulnie i spędzają w nim dużo czasu. Pingwiny, szczególnie tońce, one dekorują swoje gniazda, tak? No bo chałupę trzeba mieć porządną i ładnie wyposażoną. No, najczęściej służą mi do tego jakieś kolorowe kamienie lub kawałki drewna. I one sobie dekorują pęczki roślin. No a te znalazły sobie flaminga, które pewnie opuściło jakieś dziecko z tego tarasu widokowego. On był kolorowy, fajny, a ptaki reagują na kolory. Są takie ptaki altanniki, które wyściełają swoje altany, które wcale nie są gniazdami, tylko miejscem, gdzie samiec zachęca samicę płatkami kwiatów, kolorowymi muszelkami, a pingwiny sobie dekorują tak. No i one sobie tego flaminga znalazły. Był fajny, kolorowy. No to go przyniosły i budowały swoje gniazda i mają fajnie. Tońce to jeden z 18 gatunków pingwinów żyjących na naszej planecie, który jest zagrożony wyginięciem. Największa kolonia pingwinów przylądkowych w Polsce i druga w Europie liczy 91 osobników. W ostatnich latach wrocławskie zoo rozwinęło swoją hodowlę, zasilając inne ogrody na kontynencie. Agata Todorow, Echo 24.